To nie tylko, ponieważ zaplanowaliśmy sobie, że zawsze w pierwsze piątki miesiąca będziemy świętować różnego rodzaju święta związane z rodzinami, które są również w formacji związanej z kompanią Jonatana. I dzisiaj głównymi bohaterami będzie Ela. Grzegorz jest przekonany, że nie pamiętam jego imienia. Grzesiu, oczywiście, że Grzesiu. Znamy się już od wielu lat. Byłem ich świadkiem na ślubie, więc to już będzie 7. rocznica, kiedy są z sobą razem i również dzisiejszy wieczór będzie poświęcony właśnie dla nich. No i trzecia taka dobra wiadomość jest taka, że możecie się rozradować wszyscy. Chcecie się rozradować? Czy chcecie się rozradować Bogiem? No to czy chcecie doświadczyć Jego miłości? No właśnie. I ta radość wypływa z takiego bardzo prostego powiedzenia z świętego Pawła, które brzmi, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Więc kochani, dzisiejszy piątek jak zwykle zbieramy pieniądze na kompanię Natana, więc... Więc jeśli chcesz doświadczyć miłości Bożej, to radosnego dawcę, uwaga, miłuje Bóg. Więc zaczynamy już nasze spotkanie i zanim się rozpocznie Eucharystia, to Gabrysia nauczy nas jakiejś piosenki, a przynajmniej coś prześpiewamy.
Święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Przybądź święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen. Ojcze Chrzcicielu, święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Przybądź święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Przybądź święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Przybądź święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Witaj święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Witaj święty niepojęty, z nieba na nas wzięty Duchu. Rozpal świętą niepojętą, z nieba na nas wzniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, gdy wołaliśmy, przybądź Duchu Święty, to myślę, że z taką świadomością, by Duch Święty jeszcze bardziej ożywił naszą wiarę, by sprawił, byśmy potrafili jeszcze głębiej wspólnie modlić się, żebyśmy jeszcze lepiej sprawowali świętą liturgię, żeby Duch Święty sprawił, by nasze serca jeszcze bardziej otworzyły się i na Jezusa Chrystusa, i na Boga Ojca. I też by Duch Święty sprawił, by nasze serca otworzyły się na nas nawzajem. I myślę, że możemy dziś w tym momencie serdecznie siebie przywitać po takim czasie nieodprawiania mszy świętej, nie spotykania się tutaj w każdy piątek. I ja serdecznie witam każdego z was i cieszę się, że możemy wspólnie uwielbiać Pana Boga, że możemy wspólnie i razem przeżywać obecność ze sobą, ale nade wszystko możemy ubogacać się i zachęcać do tego, abyśmy jeszcze bardziej otwierali się na Pana Boga. Myślę, że gdy gromadzimy się, by sprawować Eucharystię, gdy wspólnie się modlimy, nasze myśli też mają dotyczyć innych ludzi, tych, którzy są gdzieś daleko,
może gdzieś mamy pomyśleć o wszystkich, którzy z zasady tutaj przychodzą właśnie w piątki, gdzieś o młodych ludziach, którzy rozpoczynają rok szkolny, gdzieś o tych mamy myśleć, z którymi spotykaliśmy się w czasie rekolekcji wakacyjnych, którzy w innych miejscowościach też i są. I chcielibyśmy ich polecać Panu Bogu. A też nasza modlitwa niech dotyczy tak wyjątkowych osób, które przeżywają dzisiaj wyjątkowe zdarzenie. Myślę, że Antosia wie, o co mi chodzi. Popatrz się na rodziców. Rodzice 7 lat temu przyjęli sakrament małżeństwa. I 7 lat temu powiedzieli, że chcą mieć dzieci i chcą dzieci wychować w wierze i chcą, żeby te dzieci były jak najpiękniejsze. Myślę, że i za te 7 lat i za rodziców Antosi i Zosi, czyli za Elżbietę i Grzegorza będziemy się modlić, właśnie dziękując wraz z nimi i za ich sakrament małżeństwa, za to, że Pan Jezus sprawił, że mogli się spotkać, za to, że im pomaga, błogosławi. I też myślę, że mamy dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które na różne sposoby Pan Bóg za ich pośrednictwem roznosi wszędzie, gdzie przebywają, gdzie pracują, gdzie świadczą o Panu Jezusie. Z takimi pragnieniami w tej liturgii będziemy uczestniczyć, a na samym początku prosto, szczerze przeprośmy Pana za nasze przewinienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc,
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Oto Słowo Boże. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Zbawienie prawe pochodzi od Pana. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Zbawienie prawe pochodzi od Pana. Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki, gdyż Pan sprawiedliwość miłuje i nie opuszcza swych świętych. Zbawienie prawdy pochodzi od Pana. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On ich ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wyzwala od występnych i zachowuje. On bowiem jest ich ucieczką. Zbawienie. Z wami i słucham Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast Twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie się od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrza, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi, bowiem stare jest lepsze.
Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, tak możemy powiedzieć, rozpoczynamy kolejny raz bycia tutaj, kolejny rok bycia tutaj razem. I też można by tak trochę mówić o tym, co jest ważne, na co winniśmy zwracać uwagę, na to, jak wyglądać powinna tutaj formacja, tutaj szczególnie może i rodzice mogą się nad tym zastanawiać. I ja spróbuję tak powiedzieć, na co chcemy zwracać uwagę tu, ale to zarówno wśród młodych, którzy w piątki się spotykają, ale również i wśród starszych osób, które tutaj w tym miejscu, na razie jeszcze przy tym ołtarzu, a niedługo przy innym ołtarzu będą się spotykać. I ja tutaj zwrócę uwagę najpierw na tą drugą część słów Pana Jezusa, gdzie jest mowa o tych nowych bukłakach, starych bukłakach, nowym, starym winie. I tutaj można byłoby tak myśleć, na czym mogą polegać te stare bukłaki. Tutaj chodzi o pewien sposób myślenia, który może być dobry, ale czasami może być bardzo zły. I bycie tutaj wśród nas ma polegać na tym, żeby również nawracać się w taki sposób, żeby zmieniać swoje myślenia, żeby zmieniać swoje przyzwyczajenia, swoją mentalność, żeby nie przyjmować tego, co daje środowisko gdzieś, ale przyjmować i próbować realizować to, co mówi Pan Bóg. I ja przede wszystkim posłużę się fragmentami z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przyznaję się i do tego też zachęcam, jak na przykład podczas liturgii są czytane jakieś poszczególne księgi, to ja na przykład wtedy sobie czytam całą księgę, jako że podczas mszy świętej są wybrane takie bardziej charakterystyczne fragmenty danej księgi, tak jak na przykład w tym tygodniu i przyszłym będziemy czytać poszczególne fragmenty pierwszego listu do Koryntian. Ale tak sobie zobaczymy, czym jest taki stary bukłak i stare przyzwyczajenia. I ja w zeszłym roku między innymi mówiłem, że tym starym bukłakiem i z takimi złymi przyzwyczajeniami jest to, co możemy nazwać grzech, szczególnie grzech, który sprawia, że człowiek nie może przystępować, czy nie przystępuje do Komunii Świętej. I jeżeli ktoś przychodzi tutaj, żeby się modlić, to no, musi uznać, że jeżeli jest tutaj, przychodzi, to czymś normalnym jest to, że jednoczy się z Jezusem w Eucharystii, czyli jest cały czas w stanie łaski. Wiadomo, może ktoś potknąć się jeszcze, jeżeli jest młody, w wierze, ale stara się cały czas być przy Jezusie i stara się zawsze przystępować do Komunii Świętej. Bo jeżeli tego nie ma, to prędzej czy później ten bukłak, obojętnie czy będzie stary, czy mocny, rozsypie się. Ja przyznaję, że ja pod tym kątem patrzę się też na ludzi. Jeżeli widzę, że ktoś jest i przystępuje zawsze do Komunii Świętej, znaczy, że jest z Jezusem, ale jeśli na przykład ktoś przychodzi, nie przystępuje do Komunii Świętej, to znaczy, że dalej jest w tym popsutym bukłaku i prędzej czy później on musi się rozerwać. Ale to jest taka pierwsza rzecz, taka podstawowa. Tutaj święty Ignacy Loyola na przykład, gdy mówił o pokorze, to mówił, że pierwszym takim podstawowym stopniem pokory jest takie pragnienie, by zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Ale możemy też mówić o pewnych takich przyzwyczajeniach, co do których możemy je zobaczyć, albo może rzeczywiście, żeśmy się do nich tak przyzwyczaili, że ich nie widzimy. I ja to pokażę, czym jest
nowy bukłak, czyli nowy sposób myślenia w oparciu o kilka takich fragmentów właśnie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. One mogą wydawać się trochę gorszące, bo święty Paweł pisze w tym liście też o takich, myślę, gorszących zachowaniach Koryntian. A dlaczego tak było, żeby to od razu zrozumieć? Koryntianie, nim się nawrócili, żyli w bardzo konkretnej kulturze, w bardzo konkretnym środowisku. I to środowisko i ta kultura były takie, że to, co oni uważali na przykład za cnotę, Pan Jezus w innym miejscu mówił, że to jest złe. A jeżeli Pan Jezus mówił na przykład, że coś jest cnotą, na przykład przebaczenie, to oni uważali, że to jest słabość. I człowiek, który przebacza, nie potrafi się mścić, to był uważany za kogoś słabego. To dotyczyło wielu innych takich sposobów myślenia. I Koryntianie się nawrócili dzięki temu, że podczas drugiej swojej podróży, mniej więcej około 50 roku, tam był święty Paweł i tam głosił z mocą dobrą nowinę. I rzeczywiście charakteryzowali się taką wyjątkową gorliwością i doświadczali tego, że tam objawiały się działania Ducha Świętego, ale ci, którzy się nawet nawrócili, gdzieś musieli się zmagać z tym, co głosił święty Paweł, z prawdami, które zostawił Pan Jezus, a swoimi własnymi jeszcze z przeszłości przyzwyczajeniami i z tym sposobem myślenia, który był wokół nich. I oni mieli takie problemy. Żeśmy się nawrócili, ale żeśmy się przyzwyczaili jeszcze do czegoś. Do tego, co żeśmy robili i co jeszcze tam kilka miesięcy czy kilka lat temu uważaliśmy za coś bardzo dobrego. I święty Paweł właśnie dlatego napisał list do nich, żeby im pokazać, że między innymi ich sposób myślenia jeszcze powinien się zmienić. Czyli wy żeście się nawrócili, napełniliście się Bożą łaską, ale gdzieś tam, mówiąc słowami Pana Jezusa, te stare bukłaki jeszcze są, które muszą być zmienione. I na czym te stare bukłaki polegają? Na jakim sposobie myślenia? Ja tylko pokażę to, jak jest w pierwszym liście do Koryntian. Można na przykład tych sposobów myślenia złych jeszcze więcej wymieniać. Ktoś może sam odkryć, co jeszcze zostało takiego, do czego się przyzwyczaił, a co powinno się w nim zmienić. Ja tylko wymienię te, które u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian są. Pisze na samym początku. Piszę do was, bracia, aby w imię Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, zdarzają się między wami spory. To słowo spór kilkakrotnie pojawia się u świętego Pawła. Jeszcze raz wprost powtarza prawie, że te same słowa. Skoro jeden mówi, jestem Pawła, a drugi, jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Ciągle przecież jesteście cieleśni, jeśli między wami są zawiść i niezgoda. I jeszcze raz. Upomina tych, którzy nawet chodzą na Eucharystię. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. I oni po prostu przyzwyczaili się, bo tak było wcześniej, że gdzieś
muszą być jakieś rywalizacje, muszą być jakieś takie ocenianie jeden drugiego, muszą być takie porównywanie, tak jak między innymi faryzeusze porównywali Jezusa do Jana Chrzciciela, jak żeśmy usłyszeli, że gdzieś muszą być jakieś stronnictwa. Ciężko im było uwierzyć, że można na przykład mieć jedną myśl, można mieć tego samego ducha, można dążyć do tego samego w zgodzie i miłości. Oni się przyzwyczaili bardzo mocno do niezgody i dla nich niezgoda była czymś normalnym. A tutaj się okazuje, Ewangelia jest inna. Nie można żyć w niezgodzie. I właśnie po to święty Paweł pisał list, żeby ten sposób myślenia wyrzucić. Między innymi dlatego w 13 rozdziale pisze o miłości. Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, swego nie szuka. Współweseli się z prawdą, a nie rywalizuje. Druga taka sfera, gdzie święty Paweł bardzo surowo upominał takie dosyć straszne słowa. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Chociaż w tamtym czasie to wszystko, co możemy tak szeroko nazwać rozpustą, było czymś absolutnie normalnym. I tu się okazuje, że święty Paweł pisze, no uwierzcie, że tak nie musi być. Że uwierzcie, że możecie rzeczywiście budować relacje takie pełne czystości. Ja tutaj dam taki przykład, żeby długo nie mówić. O tak choćby tak wspominając też naszych szanownych jubilatów. Już jakiś czas temu poznałem takiego Agnieszkę i Zenka. Oni już mają dłuższy staż, bo już mniej więcej 20 lat gdzieś po ślubie. Pamiętam, mogę to powiedzieć, bo oni to na różnych spotkaniach też mówili, że gdy się poznali, zaczęli chodzić chyba w drugiej czy w trzeciej klasie liceum, to ich sposób chodzenia miał być taki, jak sobie, że tak powiem, oglądali gdzieś w filmach. Nie czyniąc nic tam strasznie złego, ale gdzieś taki nie wiedzieli. A później na przykład sobie założyli, że jest, można tak, a można na przykład tak, jak gdzieś może mogą w jakichś fragmentach Pisma Świętego przeczytać, na przykład to, żeby te nasze relacje były absolutnie czyste. I oni na przykład zobaczyli, mamy do wyboru albo ten stary sposób myślenia, jaki na przykład żeśmy zobaczyli, albo inny sposób myślenia, jaki jest zawarty w Słowie Bożym. No oni zdecydowali się na to, że chcą być właśnie takimi, najpierw chodzącymi ze sobą, później narzeczonymi, a później dzięki temu takimi pięknymi małżonkami i rodzicami. Stary bukłak, nowy bukłak. I to taki sposób myślenia musi być. Na przykład jeżeli ma być relacja między chłopakiem a dziewczyną, to musi być nowy bukłak, że tak powiem, żeby długo nie oceniać. Znowu, czy ja w to wierzę, że na przykład tak może być, również i ta sfera, że może być całkowicie przemieniona. Czy mam myślenie świata, mówiąc na przykład znowu słowami świętego Pawła z innych listów, czy mam myślenie tego, które należy do Królestwa Bożego? No, możemy przewertować Pismo Święte i jeden, i drugi rozdział, czy druga strona i trzecia strona. To też jeszcze jeden tylko taki przykład dam, jaki gdzieś może być związany z starym czy nowym sposobem myślenia, czyli starym czy nowym bukłakiem.
O Eucharystii święty Paweł pisze. Tak więc, gdy zbieracie się na... Gdy zbieracie się, nie ma... Zresztą muszą nawet być rozdarcia między wami, aby okazało się, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zbiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi jest nietrzeźwy. Znowu, dlaczego tak było? Właśnie dlatego tak było, że znowu był taki sposób myślenia, że jak my się spotykamy, to obojętnie co jest, to nie możemy na przykład bez alkoholu. Tak po prostu wcześniej myśleli i to myślenie gdzieś jeszcze, nawet jak się nawrócili, jak przyjęli Pana Jezusa, gdzieś tam przemknęło się do ich świadomości i święty Paweł musiał to bardzo wyraźnie im wytknąć. I ja to tak kojarzę z czymś takim, że gdzieś tam wśród młodych też jest taki sposób myślenia, że jak jest jakieś spotkanie, takie już niech będzie tak od 18 roku życia, bo to już wcześniej nie można, tak się przynajmniej mówi, ale nawet taki młodych też można spotkać, już musi pokazać, że jest dorosły, a jak pokaże, że jest dorosły, no to że na przykład wypije coś. I gdzieś zakodowane na przykład takie myślenie, że gdzieś się spotykamy, to gdzieś musimy na przykład pić alkohol. I to jest stary bukłak. A nowy będzie mówił, można całkiem inaczej, szczególnie z tego powodu, że z powodu alkoholu gdzieś wielu ludzi mogło się całkowicie stoczyć. I nawet jeżeli był dobry bukłak, to z tego powodu, że gdzieś był alkohol, to on mógł się całkowicie rozsypać. A może na przykład uwierzyć, jak ja chodzę na jakieś zabawy, czasami zdarza się takie większe, no to na takie, gdzie nie ma alkoholu, absolutnie. Nie muszę tańczyć, ale się bardzo dobrze bawię. A nie tańczę... Wiecie dlaczego? Myślę, że znacie ojca Jana Górę. Znacie? Jak ja byłem w seminarium, chyba na drugim roku, on gdzieś mniej więcej już był takim 10-letnim kapłanem, znowu dominikanin. Po części też przynajmniej taki nauczyciel ojca Mateusza Kosiora, z którym byliśmy na rekolekcjach. Jako że ojciec Mateusz później kontynuował spotkania w Lednicy po śmierci, to on mi bardzo zaimponował, bo było takie spotkanie. On wtedy mówił, pamiętam o tym, że jemu zaimponował Ojciec Święty Jan Paweł II, szczególnie taka praca, którą jeszcze napisał jako młody kapłan, Promieniowanie Ojcostwa. I też mówił o takich sposobach życia i na przykład mówił, że on zakłada, że jako ksiądz nie może tańczyć. Koniec. I mówił, jakie są tego powody. Ja sobie założyłem, w tym będę go słuchał, w tym będę go słuchał, w tym też będę go słuchał. No, ale to już taka znowu dygresja. No i teraz... żeby to nie było takie negatywne, to jeszcze jedno zdanie, w sumie dwa takie cytaty, żeby wam to pokazać. Święty Paweł właśnie tak jakby trochę komentuje te słowa Pana Jezusa o tym bukłakach i o winie, ale on to przedstawia trochę inny obraz, bo wspomina święto Paschy. I gdy mówi o grzechach, które czynili Koryntianie, tak jakby wtrąca takie zdanie. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu
całe ciasto zakwasza. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba, czystości i prawdy. To jest to, na co trzeba zwracać uwagę. A poza tym, co możemy nazwać czystością i prawdą, to jest taka postawą, którą święty Paweł wyraża w taki piękny, dla mnie się bardzo podobają słowa. I to znowu taka zachęta, znowu do każdego z nas i to też jest pokazane, jaki jest sens wspólnoty, jaki sens spotykania się z ludźmi. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości. Jeżeli przyjmuje się taką właśnie postawę, że chce się takiej absolutnej prawdy, czystości, uczciwości, szczerości, i jeżeli się zachęcamy do tego, żeby w taki sposób budować samych siebie jako ludzi, też budować więź z Panem Jezusem, to rzeczywiście będziemy ludźmi, w których Pan Bóg będzie miał tak naprawdę wielkie upodobanie. Się rozgadałem, a jubilaci czekają. Myślę, że takim spuentowaniem tego, co powiedziałem, będzie teraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich Grzegorza i Eli, a to odnowienie niech będzie właśnie dla nas taką zachętą, że tak jak oni jeszcze raz powiedzą, że chcą jeszcze dalej mocniej umacniać swoją miłość między sobą, małżonkowie mogą tak pomyśleć o swoich mężach i o żonach, a my wszyscy możemy pomyśleć, że ja te moje decyzje bycia z Jezusem, tej przyjaźni z Jezusem tak samo chcę umacniać, i chcę, żeby moja miłość z Jezusem, więź z Jezusem była jeszcze głębsza i była rzeczywiście taka piękna, szczera i czysta. Dlatego proszę jubilatów, oczywiście z dziećmi. Dziękując Panu Bogu za łaski udzielone jubilatom w ciągu ich życia, prośmy Ducha Świętego, aby umocnił ich miłość i dał łaskę wytrwania. Godni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci, na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania. Podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania,
które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Kierujmy teraz do Pana Boga nasze gorące prośby. Panie, prosimy Cię za nasz Kościół, za papieża Franciszka, aby prowadził wszystkich katolików do ciągłego zmieniania myślenia na Chrystusowe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię za kompanię Jonatana, która dzisiaj zaczyna swój rok katechetyczny, za wszystkie grupy dzieci, młodzieży, studentów, rodziny, abyśmy szli, Panie, drogą, którą tylko Ty nam wyznaczysz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za młodzież rozpoczynającą rok szkolny, niedługo rok akademicki. Prosimy Cię, Panie, aby zrozumieli, że źródło szczęścia, radości, dobrej zabawy nie leży w alkoholu ani w żadnych używkach, tylko i wyłącznie w Tobie, Panie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, dziękujemy Ci za dar Eli i Grzesia, którzy dzisiaj przeżywają swoją 7. rocznicę ślubu, i prosimy Cię, aby dalej dawali nam wszystkim przykład, że najlepsze rozwiązywanie własnych problemów to jest życzliwość, wrażliwość i służba drugim ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I prosimy Cię, Panie, za nas samych, abyśmy nieustannie przemieniali nasze myślenie, odrywali się od myślenia tego świata, a przyjmowali, Panie, Twój punkt widzenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, przyjmij prośby, które zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszechświata, błaczekiem Twojej hojności, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na
Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, podbudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen.
Pomódlmy się wspólnie do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg, dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Niczy mnie odpłacę się, za miłość Twą i za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż i niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać,
to mój Bóg, dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg, dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Może powstańmy i niech każdy właśnie tak myśląc o tych słowach Pana Jezusa, o winie, o bukłakach. Święty Paweł mówił zamiast o bukłakach, o naczyniach i złotych, i srebrnych, i innych. I mówił, że to, co jest najważniejsze, żeby naczynie było czyste. I wtedy takim naczyniem Pan Bóg chce się posługiwać. I możesz powiedzieć, niezależnie od tego, czy jesteś starszy, czy młodszy, czy widzisz w sobie jakieś już potencjały, którymi możesz jako dorosły człowiek służyć, czy jeszcze jesteś na początku szkoły, choćby nawet podstawowej, żeby powiedzieć: Panie, ja chcę być takim czystym naczyniem. Ja chcę tak naprawdę całym sobą odkrywać Twoje słowo. Ja chcę, żebyś Ty rzeczywiście był takim światłem, który pokazuje mi, w jaki sposób mam żyć, żebym potrafił to, co Ty mówisz, tak wprowadzać w swoje życie. Daj mi takie pragnienie, daj mi taką moc, żebym rzeczywiście tak żył. I jako taki, który idzie za Tobą, jako taki, który chce, żebyś Ty przemieniał mnie wraz z moimi braćmi i siostrami. Tobie, Panie, oddaję chwałę i Tobie oddaję cześć, bo chcę, żebyś Ty był uwielbiony i w tym miejscu, gdy z innymi się modlę, ale też chcę, byś był uwielbiony tym wszystkim, czym zajmuję się każdego dnia na co dzień. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbienie. Ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.
dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Modlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz takie malutkie ogłoszenia. Właściwie te ogłoszenia są takie, że po błogosławieństwie i po pieśni będą takie właściwe ogłoszenia, dlatego tak szczególnie też proszę rodziców, żeby też zostali, żeby też wiedzieli jakie plany i co planujemy i jakie propozycje mamy dla dzieci, począwszy od najmłodszych aż do najstarszych. Tak, jeżeli chodzi o szanownych Państwa jubilatów, to życzenia będziemy składać później, tam na górze jest przygotowane wszystko. Także zapraszamy. Jak ktoś chce coś słodkiego zjeść, to też zapraszamy. A teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Rozumiem, że zostają tutaj już tylko te osoby, które są zainteresowane takimi już konkretnymi treściami, jeśli chodzi o kompanię Jonatana, tak? To dla takiego właśnie jeszcze, tak powiem, przewietrzenia głowy, serca i duszy zaśpiewajmy jeszcze chwileczkę, jedną, dwie pieśni, tak abyśmy mogli troszeczkę wejść w inną atmosferę. A wszystkich młodych, którzy są z tyłu, jak i rodziców, już zapraszam też tutaj, abyście usiedli z przodu i śpiewali i modlili się tymi pieśniami. Panu błogosławi,
Proszę jeszcze usiądźcie, kochani, na chwileczkę, może dłuższą, ale obiecuję, że dzisiaj jeszcze będziemy się modlili. Wiem, że was się chce bać to czuć, ale mam podobne pragnienie w sercu. Natomiast też bym chciał powiedzieć kilka słów, jeśli chodzi o pomysł, o którym myślę i który gdzieś rozważamy, jeśli chodzi o kolejny taki duszpasterski rok w kompanii Jonatana. Ja tylko proszę, abyście zamknęli drzwi od kościoła, tak aby można było w spokoju mówić. Dobrze, słuchajcie, przypomnę tylko jeszcze trzy takie prośby, o których mówił do nas ksiądz Wojciech. Jak zwykle was o nie zapytam. O jakich trzech takich elementach charakterystycznych mówił dzisiaj ksiądz Wojciech, które chciałby, abyśmy nimi żyli? Pierwszy. O czym mówił dzisiaj ksiądz Wojciech na homilii? O trzech punktach takich, które... Ale tam były takie konkrety. O tym, abyśmy uczęszczali, czy przyjmowali Pana Jezusa, abyśmy uczestniczyli czynnie w Eucharystii, abyśmy, uwaga, drugi punkcik, nie kłócili się między sobą, bo kłótnia jest oznaką niedojrzałości chrześcijańskiej. I trzeci punkcik to jest to, abyśmy byli trzeźwi. I myślę, że te elementy są dla księdza Wojciecha ważne, tak samo powinny być ważne dla każdego z nas. Ja natomiast chciałbym nam wszystkim przypomnieć, że mówił ksiądz Wojciech o pewnych bardzo charakterystycznych elementach związanych z naszym życiem chrześcijańskim. Ja natomiast chciałbym powiedzieć troszeczkę szerzej, nie tylko o jego elementach, ale o pewnej całej koncepcji, którą tutaj gdzieś staramy się sobie przekazać i w nią po prostu wejść. Bo ona jest jakby źródłem, taką rzeką kompanii po prostu Jonatana. Bez tego jakby się nie będą dokonywały kolejne dobre rzeczy w naszym życiu. I powiem o takich trzech punktach, z czego złożona jest cała nasza, taka powiem, wizja duszpasterska. Pierwszy punkt, moi drodzy, mówi o tym, że staramy się wszyscy być przemienieni w Duchu Świętym w taki sposób, aby zostało w nas budzone pragnienie apostolskie i zaczęła przejawiać się łaska. I zaczęła przejawiać się łaska, czyli żebyśmy ulegli takiej przemianie dzięki Duchowi Świętemu, która sprawi w nas to, że staniemy się apostołami Jezusa Chrystusa i zaczną gdzieś działać wokół nas dary łaski. To jest jakby punkt wyjścia, ten start, od którego chcemy zacząć. Więc wszyscy, którzy zaczynają, chodzą do kompanii raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, rok, drugi, kiedyś w końcu powinni sobie postawić pytanie, czy ja rzeczywiście chcę być apostołem Jezusa Chrystusa. Jeśli na to pytanie nie będziemy sobie odpowiadali, to będziemy w pewnym momencie z tą formacją się po prostu rozjeżdżali. Ona po prostu nie będzie dla mnie. Po prostu nie będzie dla mnie. Więc bardzo gorąco was zachęcam, abyście zadali sobie to pytanie, czy być apostołem Chrystusa, czy nieść światu miłość w Jego imię, jest tym czymś, co was naprawdę w życiu interesuje. Bo to jest jakby coś, co jest dla nas szalenie ważne. I uwaga, to niesienie Bożej miłości w świecie, w świat, jeśli chodzi o naszą wspólnotę, jest całkowitym jakby, czy w pewnym sensie odrzuceniem typowej formacji, którą byśmy mogli powiedzieć charyzmatyczną, ponieważ na pierwszy rzut oka tak wygląda kompania Jonatana, bo dochodzimy do wniosku, że jaka metoda formacji duszpasterskiej by nie była, ona nigdy nie będzie skuteczna, nigdy nie sprawi w nas przemiany, ponieważ będzie tylko metodą, tylko jakąś literą, tylko jakąś drogą, którą będziemy musieli przejść.
I mamy dookoła siebie wiele wspólnot, które są podzielone na etapy rozwoju życia duchowego i się okazuje, że gdy ludzie nią przechodzą, nie ma tego efektu, który był założony na początku. Więc dlatego to, żeśmy zostawili. Dlatego nie uczymy was formy. Nie uczymy was formy. Ale w takim razie do czego chcemy was zachęcić i o co, na czym nam zależy, żeby wam też na tym zależało. Żeby na bazie budowanej tutaj wspólnej relacji, oprócz tego pragnienia bycia w sobie apostołem, każdy z was prosił Boga o najważniejszą rzecz, którą można otrzymać od Boga. I czy ktoś z was wie, co to jest? To jest tak naprawdę powołanie. To jest powołanie. To jest coś, co jeśli się otrzymuje, zaczyna zmieniać całkowicie twoje życie. Ale to jest, uwaga, to jest dar Boży, którego, tak jak już powiedziałem, nie można wypracować. Jego można otrzymać, jego można pragnąć, za nim można po prostu chodzić. Ale dopiero, uwaga, tutaj zaczyna się chrześcijaństwo, o które nam chodzi. I to chrześcijaństwo w takim jednym ujęciu, w jednym słowie, które gdzieś znajduje się w nomenklaturze Kościoła, można by było nazwać ewangelikalnym katolicyzmem. I od zwykłego katolicyzmu on się różni tylko, można powiedzieć, jedną rzeczą. Odpowiedzialnością za zbawienie ludzi, których Bóg stawia nam na drodze naszego życia. I ta odpowiedzialność to już jest coś naprawdę dużego i coś, co wymaga od nas, tak powiem w pewnym sensie, nie lada wysiłku. Nie lada wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że gdy otrzymujemy powołanie, to zaczynamy współpracować w sposób coraz bardziej świadomy z Bożą łaską. I nie jest to wtedy już, tak powiem, życie, które jest życiem nauczyciela w szkole, tylko życiem objawiającego się Boga, który robi jedną z najcudowniejszych rzeczy w życiu, którą się ogląda. Przemienionych ludzi za sprawą właśnie łaski, za sprawą Ducha Świętego, który na mocy powołania jest z tobą związany jak po prostu żona z mężem. Jak żona z mężem, nierozerwalnie przez całe po prostu życie. I to jest ten kolejny bardzo ważny element, że wraz z powołaniem zaczynamy współpracować z łaską, która napędza nasze życie, które znowu moglibyśmy opisać w trzech słowach, że jest to życie w misji, że od momentu powołania twoje życie będzie zawsze szło do przodu. Ono będzie coś wnosiło w świat i będzie wnosiło coś w serca po prostu innych ludzi. I znowu sobie postaw pytanie, czy ty chcesz, żeby tak było? Czy ty chcesz być osobą, która będzie oddziaływała na życie innych? Czy ty taką osobą chcesz być? Bo wraz z powołaniem, wraz z objawieniem się łaski Bożej, będzie się właśnie objawiało to apostolstwo, które będzie zmieniało świat i będzie zmieniało Kościół, w którym tak naprawdę żyjemy. I znowu sobie możemy postawić pytanie po raz drugi. Czy my tego chcemy? Gdzie w takim razie jest trudność, jeśli uważamy, że chcemy miłością zmieniać ten świat? Trudność jest w tym momencie, w którym zaczynamy współpracować z łaską, a wraz z łaską przychodzi błogosławieństwo. I z tym błogosławieństwem jest taki problem, że ono jest naprawdę cenne, że jego jest naprawdę dużo, ale jest jedno małe ale. Wiecie jakie? Jakie jest ten haczyk? Gdzie jest ten haczyk? Że błogosławieństwa nie można zatrzymać dla siebie. Że jeśli nie oddasz tego, co otrzymujesz od Boga, to tak jakbyś więcej już w pewnym sensie nie otrzymał. A jeśli oddasz to, co otrzymujesz od Boga, to nagle się okazuje, że ten twój koszyk jabłek nigdy się tak naprawdę nie wyczerpuje.
że twoja butelka z wodą zawsze jest po prostu pełna. Pod warunkiem, że oddajesz, a nawet nieraz oddajesz więcej to, co po prostu masz. I ten moment przekazywania tego błogosławieństwem jest objawieniem się momentem Królestwa Bożego. Kiedy jako ci szafarze łask Bożych przekazujemy je po prostu światu. Przekazujemy je światu. Ale żeby być w tym błogosławieństwie, to trzeba być tym, który będzie chciał powołania. Trzeba być tym, który będzie chciał wieść życie apostolskie i w końcu gdzieś uruchomić swoje serce w taki sposób, że będzie chciał to wszystko dać innym, oddać to, co otrzymuje sam. Podnieście ręce. Ja jestem pewny o to, co pytam. Kto z was otrzymał jakiekolwiek dobro albo otrzymuje systematycznie dobro, chodząc do kompanii Jonatana? Widzicie, ilu nas tutaj jest. Widzicie, ile tutaj osób jest. I każdy z nas otrzymał jakieś dobro. Coś od tej wspólnoty otrzymał. I mówię dlatego, że wspólnota to jest przestrzeń duchowa, tej łaski, tego błogosławieństwa przekazywanego. Tylko my musimy, teraz mamy zadanie, oddać to innym. Nie możemy tego zatrzymać dla siebie, bo nam zabraknie. Dlatego też na tej drodze Kościoła Bóg, przypominam, postawił nam jednego młodego chłopaka, który się nazywa Jonatan. I on to doskonale zrozumiał, bo jak czytamy historię jego życia, to oddał pierwszą zbroję, najcenniejszą dla żołnierza, później oddał własne dziecko, następnie oddał władzę, którą mógł posiąść po własnym ojcu, a na końcu oddał życie za naród Izraela, którego był częścią. Był tym, który wierzył, że jest w narodzie wybranym. Oddał wszystko jakby do końca, bo on rozumiał, że oddać należy wszystko, aby, tak powiem, zyskać po prostu więcej. I to jest charyzmat kompanii Jonatana. I trenowanie w kompanii Jonatana, trenowanie polega na czym? Na dawaniu. Na dawaniu i oddawaniu, tak powiem, wszystkiego wręcz, co po prostu mamy. I nie jest to zadanie łatwe. Nie jest to zadanie łatwe. I to jest ogólna koncepcja. A teraz w 5 zdaniach problem. Jakie w takim razie jest, nazwijmy takie, roczne zadanie formacyjne dla każdego z nas? Ja je ubrałem w 2 pojęcia. Pierwsze, że trzeba przejść próbę zgorszenia, a drugie, że trzeba przejść próbę miłosiernego przebaczenia. I w tych 2 pojęciach jest cała wizja Kościoła, czy pewnej może rzeczywistości Kościoła. Gdzie ona się mieści w Ewangeliach? W Ewangeliach mieści się w 8 rozdziale Ewangelii świętego Jana, kiedy grupa ludzi przynosi tą nierządnicę na środek, powiedzmy, placu, przynosi przed Chrystusa i już wiedzą, że ona jest nierządnicą i pytają się Jezusa, co ty, chłopie, z nią zrobisz? I znamy, jak ta historia się kończy. Że oni odchodzą, zostawiając tą kobietę samą na placu, a Chrystus do niej mówi tylko, idź i nie grzesz więcej. I gdy czytamy tą Ewangelię, to wychodzi właśnie na pierwszy plan jakby grzeszność człowieka, jego słabość, która z jednej strony jest, tak powiem, bardzo mocno napiętnowana, aż do tego, że żądają śmierci i to, powiedzmy, byli, tak powiem, zasadzeni na prawie Mojżesza, bo rzeczywiście Księga Kapłańska mówi, że można było cudzołożnicę zabić. Był tylko jeden mały haczyk. Że Rzymianom wcale tak rozpusta nie przeszkadzała, jak już to było wspomniane, i nie pozwalali zabijać nierządnic. Dlatego Chrystus został wystawiony na próbę przez nich. Dlaczego akurat to zadanie w tym roku?
Dlatego, że pracujemy z wami młodymi już 9 rok. I w poprzednich latach było wielu, którzy podnosili ręce, którzy dziękowali, płakali za dobro, które otrzymali w kompanionatach. I gdy o tym myślę, to myślę, że budowaliśmy taką formację, która była oparta na otrzymaniu wielkiego dobra wspólnego, które nas budowało, dawało mi poczucie dobrych relacji, przyjaźni, miłości, no, dobrej muzyki uwielbieniowej, wyjazdów pewnych radości, wolności. Wiecie, o czym mówię? Zmiany na lepsze. I nagle się okazuje, w całej naszej formacji, którą w pewnym sensie nazywam bardzo dobrą, ale z drugiej strony nazywam bardzo płytką, że wystarczyło jakieś takie jedno ale w duszy, żeby właśnie, żeby być jak ci, którzy byli gotowi postawić kogoś na środku placu i zajechać go. I pół biedy, że zajeżdżali tych, którzy mieli jakiś powód do tego, żeby być zajechani. Ale oni, ci, którzy byli częścią kompanii, dzieci, któreśmy wychowywali od 12-13 roku życia, potrafili zajeżdżać nawet tych, którzy by są niewinni. Rozumiecie, o co chodzi? I dochodzę do wniosku, gdy myślę o tej naszej formacji, że która polega na tym otrzymywaniu Bożego błogosławieństwa, bo jesteście w nie wprowadzani i to sami świadczycie, że wymaga pogłębienia. Wymaga pogłębienia. Dlatego, gdy mówię o tej Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale i o tym napiętnowanym publicznie grzechu i tych dwóch postawach, kiedy z jednej strony krzyczą zabij, 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 zabij grzesznika, bo to było takie hasło. A z drugiej strony jest milczący Chrystus, który w zasadzie bez słowa dyskusji z tymi, którzy chcą zabić, uwalnia ją od śmierci tej publicznej za grzechy, pokazuje nam w pewnym sensie rzeczywistość naszej kompanii, którą trzeba zmienić. I z jednej strony, tak już powiedziałem, że trzeba przejść przez próbę zgorszenia. I nie chodzi mi o taką próbę, która będzie to, że lider będzie ganiał na golasa po kościele. Bo to by było zgorszenie, to by w telewizji nawet pisali o tym. Ale mi chodzi nawet o coś tak drobnego, że jeśli w tej radości naszej relacji w pewnym momencie widzę, że ktoś jest nie taki, jak do tej pory był i rodzi się w moim sercu jakieś ale przeciw niemu, to już chcę powiedzieć, że rozumiem jako próbę zgorszenia. Próbę zgorszenia, przez którą musisz przejść, aby być dalej tym, kim byłeś dla tej drugiej osoby. A jeśli myślę o próbie przebaczenia miłosiernego, to jeszcze chcę powiedzieć, że twoim zadaniem będzie nie tylko przebaczyć, wiesz, przebaczam ci, ale będzie również pokochać takim, jak ten człowiek jest. Jeśli nam się uda przejść przez tą drogę, bo jeszcze dużo słów na ten temat usłyszymy, to wydaje mi się, że zbudujemy jakby drugi fundament tego błogosławieństwa. Jakby utwierdzimy to bardziej, mocniej, głębiej na poziomie serca, a nie tylko na poziomie dobra, które otrzymujemy od Boga. Jeśli tego nie zrobimy, to możesz być pewny, czy pewna, że prędzej ty, czy ty będziesz cudzołożnicą. Zostaniesz napiętnowana. Znam Kościół i wiem, jak on wygląda. Jak się tego pewnych rzeczy nie załatwi w sercu, to staniesz w rzędzie jako ten, czy jako ta, która jest napiętnowana. Dlatego chcę powiedzieć, że te słowa, które mówię, są szalenie dla mnie ważne. I ważne są dlatego, co robimy. Że chcę was zaprowadzić głębiej.
Chcę, abyście otrzymywali błogosławieństwo. Chcę, abyście rośli w powołaniu, w apostolstwie, w służbie, ale jednocześnie, abyście rośli rzeczywiście w miłości do brata i do siostry. Bo jak nie, to przyjdzie moment, kiedy ty, czy ja będziemy stali i będziemy przeczyli na tego, kogo żeśmy mówili, że jest naszym przyjacielem. Bo się okazuje, że od przyjaźni do nienawiści w tym, co robimy, był naprawdę jak zapalenie albo zgaszenie światła. Jeden mały, krótki moment. I chciałbym, aby on się po prostu nigdy wśród nas nie wydarzył. Nigdy. Ja nie mówię o akceptacji grzechów i tak dalej, tak. Nie mówię o tym. Mówię tylko o takiej postawie naszego serca, że gdy zobaczę słabość mojego brata czy siostry, to zachowam do niego tą miłość, nazwijmy taką miłość Chrystusową, która będzie niezruszona, która przejdzie po prostu bez słowa. Przejdzie bez słowa. Dużo mam do powiedzenia na ten temat i dużo będę w tym roku jeszcze wam o tym mówił. Ale to, co mówię, jest bazą zeszłorocznych doświadczeń. I uczę się na błędach. I uczę się na błędach. Też osobistych. Ale nie chciałbym, żeby te błędy były też waszą przyszłością. Jestem nieźle nakręcony, więc mógłbym gadać i gadać. Ale na dzisiaj to po prostu skończę. Czy dotarło? Dotarło. Podnieście ręce. Niechętnie. Dwie, Szymek, dwie. Dobrze, słuchajcie, to chciałbym jeszcze tylko, abyśmy zwrócili uwagę dosłownie kilka minut na kilka osób, które będą pracowały na nas wszystkich, choć pracujemy wszyscy na wszystkich, ale one będą kluczowe i węzłowe. Marysia Tkaczyk. Nie wiem, gdzie jest tylko Tymek Jaśków. Edytka Dziurman. Patryk Gawłowski. I Tomasz Kołodzi. Gramy. Czy chcecie powiedzieć coś do nas? To zapraszam. Amen. To słuchajcie, teraz się modlimy. To amen. Amen. To słuchajcie, już nie ma co tak naprawdę czekać. Zaczynamy się modlić. Nawet już Hubert kiwa, że czas. Jak mogę też was, abyście się rozsiedli z przodu, bo jak jesteście w jednym środku ciężkości, to tak jakoś dziwnie. I też jeśli mogę prosić osoby z tyłu, aby podeszły do przodu, też bym był bardzo wdzięczny. I też chłopców, kogo ja tam widzę? Radek Tkaczyk i młody Kępski. Przepraszam. Ale ja tam widzę go. Starszy tam jest. Dobrze, stajemy i modlimy się. Boże, stajemy przed Tobą, Panie. Czekaliśmy na ten dzień, aby coś się jakby ponownie rozpoczęło, aby się jakby coś stało więcej w naszym życiu.
Rabasira basta quanto saramane. Chwalimy Cię, Panie, i błogosławimy, bo wiemy, że jesteś źródłem życia, Panie, i do tego źródła chcemy zmierzać ze wszystkich, Panie, naszych sił. Chcemy dotrzeć do Ciebie, do źródła życia, do źródła łaski, do źródła błogosławieństwa. Arabasta rabakuanto saramane. Chcemy dotrzeć też do serca drugiego człowieka, gdzie jesteś też Jezu i Ty. Bo każdy z nas jest tym arcydziełem Twojego stworzenia, jest tym niezwykłą osobą, którą kochasz, w której jesteś szalenie zakochany, za którą oddałeś życie. Arabasta rabakuanto saramane. I wiemy, Panie, że to nasze życie chrześcijańskie robi się nieraz poważne, bo poważna jest miłość, Panie. I poważne jest to, aby całym sercem Ciebie po prostu szukać i znaleźć. Nie tylko szukać, ale i znaleźć, Panie, Ciebie. Arabasna raba quarto saramas. Arabasi rabasta quanto sarabara de quarto saraman. Chwała Tobie, Chryste. Chwała Tobie, Chryste. Źródło życia, źródło łaski, miłości, błogosławieństwa. Chwała Tobie, Panie, Stworzycielu, Chryste. Jesteś całym punktem odniesienia życia każdego z nas, Panie, i to jest niesamowite. Bo to Ty nas nauczyłeś i uczysz dobra i miłości, Panie. Ty nas uczysz, by chodzić i przyjmować ciało i krew Twego Syna. Ty nas uczysz tego, abyśmy żyli w pokoju czy w trzeźwości życia, Panie mój. Arabasta rabakuardo saramane. Dlatego, Boże, jesteśmy tu i mówimy Ci dzisiaj bardzo jasno i wyraźnie, że naprawdę kochamy Ciebie. Że naprawdę, Jezu, kochamy Ciebie i dzieci, wśród których żyjemy, Twoje dzieci. Jesteśmy spragnieni miłości. Arabasta rabakuardo sirabasta raman. Sirabasta kuardo santa rabakado rabasirabasta raman. Sirabasta rabakuato sirabasta rabakuanto sarabasta raman. Rada sirabasta rabakuanto sarabasta raman. Chwała Tobie, Panie. Chwała, Chryste, Tobie. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie, potężny. Chwała Tobie, najwyższy, wzniosły. Ty, który rozpostarłeś horyzont, Panie. Chwała Tobie, Chryste, który masz słowo mocy, słowo przemiany. Chwała, Chryste, Tobie. Rabba si rabasna, rabba quarto san rabasna ramana. Ty, który masz głębie i wprowadzasz nas tą głębię, bo jest więcej, Panie, bo jest więcej. Arabasna rabakardo saramas. Bo jest głębiej. Thank you.
Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteśmy spragnieni Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy spragnieni Ciebie, Duchu Święty, Twojej obecności, Boże. Rabas i Ramas. O, więcej, więcej, Panie. Więcej, Panie, więcej, więcej. Więcej, Panie, więcej. Sara. Wołajcie teraz do Boga, otwórzcie buzie, usta, śpiewajcie i wołajcie. Odważnie, odważnie. Rabasna, nasze serca, Panie, są gorące. Dzięki Tobie, Duchu Święty. Dzięki Twojej obecności. Arabasna, rakasna, ramas. Arakwatosna, rabasna, ramas. Arabasni, rabasna, rabe. Łaska za łaską.
Brakuje, Boże, słów. Chcę się być po prostu bliżej Ciebie. Brakuje słów, Panie, aby wyrazić to, jak naprawdę głęboko potrzebuję, Chryste, Ciebie. Cała moja dusza krzyczy. Pragnę, po prostu pragnę. Tak bardzo pragnę Twojej obecności, Twojej bliskości. Tak bardzo pragnę. Tak bardzo pragnę. Rada Sary Kastarama. Tak bardzo pragnę. Sara Kastara, Mary Quardo Saramas. Tak bardzo pragnę. Arada Siraka Starama. Tak bardzo pragnę. Thank you.
Ciebie szuka moje serce, Ciebie pragnie
Kochani, jest 8:20, dociśnijmy jeszcze 10 minut i potem już macie czas na rozmowy z sobą. Ale z całego serca, naprawdę z głębi jego serca. Z głębi serca. Ci Boże, dziękuję, że kompania jest w Tobie. Dziękuję Ci Boże, że jesteśmy w Tobie. Dziękuję Ci, że jesteśmy w Tobie. Arakastarana. Dziękuję Ci. Dziękuję Chryste, że otworzyłeś nam bramy nieba. Że zlewasz na nas łaski, że hojnie nam błogosławisz. I przed nami jest Twoja przyszłość. I to jest cudowne, że przed nami jest Twoja przyszłość. A raz i raz.
Yeah.
Jeszcze przed błogosławieństwem wspólnie módlmy się. Jezu, pragnę, aby moja dusza... Panie, bądź między mną a moją wspólnotą, między moją rodziną a rodzinami moich przyjaciół ze wspólnoty. Amen. Jeszcze dwa zdania. Jak pan Artur wymieniał osoby, które będą służyć, jednej nie wymienił celowo, bo i tak by nie usłyszała albo nie mogłaby wyjść z konfesjonału. Dlatego też tutaj chciałem tak serdecznie powitać pośród nas księdza Wojciecha. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, co będzie robił, to będzie robił wszystko, co ma robić ksiądz i będzie robił wszystko, co trzeba. Pierwsza jego funkcja będzie to, że nam wszystkim pobłogosławi. Ale tylko pobłogosławi na pierwszy dzień, dobrze? Bo też jestem zestresowany w tak wielkiej wspólnocie, tyle młodych ludzi. Ja też młody duchem się czuję. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, możecie usiąść, ale na 3 minutki dosłownie. Mamy pierwsze spotkanie w ciągu roku, więc będzie trochę bardziej obfite, jak już widzicie. Postaram się długo nie mówić, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co nas czeka. Więc jakbym mógł prosić o chwilę, to będę wdzięczny. Jeżeli chodzi o nasze spotkania, to oczywiście dalej będą w piątki i dalej będą wyglądały tak, jak do tej pory wyglądały. Ustaliliśmy z animatorami ostatnio taki stały podział i chciałbym, żebyśmy też o nim wiedzieli. W pierwszy piątek spotkamy się właśnie w takiej atmosferze z rodzicami, żeby też im stworzyć przestrzeń do poznania się, do zaangażowania, do wsparcia też właśnie tego wszystkiego, co tutaj robimy modlitwą i także też jedzeniem, bo o to też będziemy ich prosić w te pierwsze piątki, żeby też to spotkanie oni przygotowali. Tydzień później będziemy się spotykać na adoracjach, na takiej cichszej modlitwie z Pismem Świętym. Później będą w trzecie piątki, zwykle będziemy się starali zrobić jakąś konferencję i małe grupki, a w czwarte piątki będziemy obchodzić tradycyjnie już urodziny. Wtedy też będzie taka nasza kolacja i taki wspólny rzeczywiście czas, najbardziej taki relacyjny, chociaż co tydzień będą te rozmowy. Jeżeli chodzi o terminy, które nas czekają, to w ostatni weekend, pełny września, będzie u nas Ania Bąk. Ania Bąk prowadzi między innymi konto na Instagramie, nazywa się Trzymam Cię za Słowo. Jakby ktoś chciał później zajrzeć, to można tam znaleźć ją i dowiedzieć się. Ania właśnie w piątek podzieli się z nami swoim świadectwem, a w sobotę poprowadzi też dla nas blok konferencyjny, i prawdopodobnie będzie on od 14, ale to jeszcze będą informacje. Później, dopiero 2 miesiące później, w listopadzie, 18-19, te terminy w ogóle są też w kalendarzu na stronie, jak wejdziecie, to możecie je sprawdzić. Będzie u nas Magda Czech, to jest finalistka konkursu Miss Polonia. I ona również, ją również możecie znaleźć w mediach społecznościowych. Jak wpiszecie idź ze swoją siłą, to jest właśnie Magda. To dla panów informacja. No właśnie, i podobnie będzie to wyglądało jak w przypadku Ani, czyli będzie spotkanie w piątek, sobotę. I w grudniu jeszcze trzecie takie spotkanie z gościem, 10 grudnia, czyli w sobotę, będzie u nas Marcin Jachimowicz. Marcin jest też dziennikarzem w Gościu Niedzielnym i sporo też się udziela. Jeżeli chcecie go znaleźć, to wtedy więcej o nim też poczytacie. Będziemy próbowali zrobić też wyjazd jesienny, ale szczegółów jeszcze nie ma, będą i wtedy będzie wiadomo już dokładnie gdzie i kiedy i jak. No i oczywiście 18 do 24 lutego tradycyjnie będziemy na Górze Świętej Anny, na naszych największych, można powiedzieć, rekolekcjach w ciągu roku, bo wtedy też spotkamy się, będą tam też z nami dzieci i juniorzy. Jeżeli chodzi jeszcze o jeden punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to chciałbym powiedzieć o różnych możliwościach zaangażowania się we wspólnotę, także tych nowych.
Więc po pierwsze, można powiedzieć o grupce biblijnej, którą prowadzi pani Beatka. I to jest grupa taka bardziej apostolska, która gdzieś poszerza swoją wiedzę właśnie w różnych tematach biblijnych. Informacją na ten temat służy Ania. Gdzie jest Ania? Jest Ania? Tu jest Ania, można do nią zapytać o szczegóły i do niej też się zgłosić, jeżeli by się chciało tam dołączyć. Spotkania w ramach tej grupki będą prawdopodobnie online i będą raz w tygodniu gdzieś w godzinkach wieczornych, jakby ktoś chciał właśnie gdzieś się ubogacić, to jest ta przestrzeń. Oprócz tego tworzymy już na stałe grupę osób, które będą odpowiadały za naszą salkę, za to, żeby tam co tydzień wszystko było, za to, żeby tam był też porządek. I za tą grupkę odpowiada Szymon. Także jeżeli chcecie dobrze spędzić czas właśnie wymiatając, i to wcale nie kiepsko, tak, to ale też i przygotowując to pomieszczenie, żebyśmy tam mogli właśnie się spotkać, tudzież kawa, herbata i takie tam tematy, to możecie też z Szymonem się zgadać i on też wam opowie co i jak i jakoś przydzieli. To nie jest zadanie na co tydzień, pewnie jakoś będziecie się też tym dzielić. No i jest trzecia jeszcze możliwość i jednocześnie serce tego wszystkiego, a więc jedzenie. I za jedzenie... A za jedzenie będzie odpowiadał Bartek. Bartłomiej, nie Bartosz, jeżeli chcecie podzielić się z nami swoim talentem kulinarnym i też raz na jakiś czas uświetnić to nasze spotkanie czymś smacznym do jedzenia, to Bartka można znaleźć i właśnie, i się z nim już potem dogadywać na grupie. To chyba wszystko. Tak, to wszystko, jak coś jeszcze będzie, to pewnie będzie na grupie. Kompanie, jeżeli nie jesteście na grupie, to znajdźcie kogoś, kto jest i poproście, żebyście zostali dodani. I to chyba tyle. Idziemy teraz na głowę.